Proszę posłuchać jego komend. To właściwie takie naj... Ale McAvoy ma niesamowity spokój w obronie. Mistrzem nie wygrał, oczywiście wygrał z Glennem Johnsonem, który już miał w 13 rundzie, to chyba moim zdaniem najbardziej wartościowe zwycięstwo na punkty. Ale tyle historii, patrzmy na ten pojedynek. Czarnoskóry i z mocnym uderzeniem to jest to... Myślę, że to będzie niezwykle trudny dla niego pojedynek. Beliu w kategorii półciężkiej poza pojedynkiem z... ze Steve'em. Mocne ciosy w tułów, krótkie. Sześć pojedynków w kategorii junior ciężkiej w Quebecu. Proszę. Tak, mocno. Zwyczajam się do siły Beliu. Jakby sprawdzał. Teraz przechodzi do kontrataku. Tak jest! Proszę i trafi. Kap. Otworzy się jeszcze no, bardzo. Szczęście, szczęście. I rozpoczyna się, proszę pa... A prawymi, później nagle zwód w nos, prawy na dół. Do... Dynamiczny zawodnik. To, co mówiliśmy. Tuf. Krzysztof Głowacki jest mistrzem organizacji WBO. Są pewne podobieństwa. Jeszcze nic pewnego, jeszcze będą fale negocjacje zapewne. Wcale się nie rzucił do huraganowego ataku. Całą rundę. Jedna bomba i było po wszystkim. Chociaż wydaje mi się, że to... Przyspieszył w tej akcji pod koniec pierwszego startu. Panów w kategorii cruiser McAvoy naprawdę wygląda policja z plotu słonecznego. Ale Beliu jest... taki napompowany trochę jednak. On lubi uderzać w te momenty. Wygarnął punktami. No teraz dwa lewe sierpowe, jeszcze prawy, idzie za... Tyle, że te ciosy nie robią większego wrażenia, ale jeszcze był prawy. Dobry prawy, to był dobry prawy Beliu. Zamroczył ty... Ależ bombardowanie lewy sierpowy, koniec, koniec walki, noga. Twoim ciosem siły się skumulowały. To... Dużo tych prawych, prostych między rękami. Się to, co powiedziałem wcześniej, że jednak wszystko pięknie. Ileż tu ciosów spada i ten lewy sierpowy, niesamowity. Tylko 2-1, niejednogłośną decyzją sędziów.